Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy ciężki dzień, bo jest to pierwszy dzień odśnieżania. Zasypało nas 2 dni temu, mnie też nie było na miejscu, a teraz już jest tak zasypane, że już nie ma wyjścia, tylko trzeba odśnieżać maszyną. Sami zobaczycie, że domek w karkonoszach to jest nic. Idę zapierdzielać, bo przecież taką wybrałem pracę. Tyle mamy śniegu. Jeśli chodzi o to, ile dzisiaj spadło, to jest dzisiaj, a to jest przez te 2 dni. Czyli śmiało można powiedzieć 30 cm na oko. Jeszcze na maszynę jest ok, więc nie mam stóp tutów. Naprawdę rzecz, której nie mam, to są stóp tuty. A naprawdę bardzo by mi się przydały, że ja nie mam stóp tutów. Za niedługo miałem współpracę z super firmą Regata. Powiem wam szczerze, napiszę do nich, czy mają stóp tuty. Mimo że już jesteśmy na wszystko ugadani, ale o stóp tutach nie myślałem. Wszystko musi być dzisiaj odśnieżone, bo za 2 dni znowu będzie padać i żeby nie było podwójnej roboty. O, tutaj po tym stole możecie sami ocenić, ile spadło. Myślę, że to jest nawet ponad 30 cm. Aktualnie widzę, a dokładnie słyszę, jak mi śnieg spada z dachu, więc temperatura jest bliska zera. Mamy maszynę. Maszyna jest w porządku. To jest to. Wydaje się być ten sprzęt bardzo fajny, bo wygląda dobrze, ale niestety ma ogromną wadę. Niestety, moi drodzy pazowicze i pazowiczki, jest na kołach, mimo łańcuchu. Musi być na gąsienicy. Wtedy pokona każdą zaspę prawie. Ale będąc na tym, to niestety dupa. No nic, robię przerwę, bo trzeba trochę naprawić i lecimy z tematem. Mamy kontuzję z zeszłego roku. Teraz o. Dobra, bez kamery, bo ja to muszę ładnie zagrać. Co tu dużo mówić, moi drodzy, w taki sposób to odśnieża, czyli nie do samej kostki, a kostka jest śliska. Moje auto tu nie wjechało, ale przejście jest takie, że właśnie będę zmieniał na zimowe. Znaczy ja mam całoroczne, ale całoroczne nie do końca sobie radzą z takimi warunkami czasem. Jo, dupia. No i zobaczcie, moi drodzy. Robiłem maszyną i maszyną wychodziło tak. Robię łopatą i wychodzi tak. Prawda jest taka, że łopata jest lepsza od tej maszyny. Ta maszyna jest w porządku ogólnie. Ale po pierwsze, oprócz tego, że się blokuje śnieg, to no te koła nie dają rady. Musi być gąsienica. A wiem, bo sąsiad ma. Powiem wam szczerze, jak on jechał, to czasem śnieg był wyższy niż ten, to coś co podbiera. I szczerze, i wyrzucało. No niestety, jak coś się nie nazywa Honda lub coś w tym stylu, czasem jest do dupy. No nic, wiozę maszynę do góry, tak naprawdę zrobię to łopatą. No i łopatować. Tak. To ja mogę rzec. Tak odkładałem daleko, że mówię, a wezmę te krzaki, przytnę dopiero jak już będzie się zbierała zima. No bo wiecie, przez to się ciężko odśnieża. W zeszłym roku tak zrobiłem. Tu zrobiłem tunel i tu. Ale w tym roku zapomniałem. Tak zapomniałem, że spadł śnieg. Nie wiem, czy to jeszcze ten śnieg sobie pójdzie i powiedzmy zniknie, to jest szansa, że to oleje. W sensie, że to zrobię. Ale jak już nie zniknie, to już ha, nie? O, sople. Ale to sople na razie nikogo nie ma u nas. No nic, sople będę robił potem. Na razie nie muszę. Nie jest łatwo. Ale tego chciałem. Jedno łopatować i łopatować. Dzisiaj nie zrobię wszystko, zrobię tylko te schody i finito.
Idę przytulać żonę, córkę i syna. Drugą połowę zrobię jutro. Co innego jakby miało jutro padać, ale ma nie padać, więc wniosek jest taki, że nic się nie stanie, jeśli zostawię mniej niż połowę na jutro. Jeszcze jutro będę musiał posypać, żeby móc wjechać autem, bo do tyłu wjechać nie mogę. Drogowców zaskoczyła zima i Fazowskiego zaskoczyła zima. Ale nic nie zrobię. Zaskoczyła mnie. Prach stu mnie zaskoczyła. Jezus, jeszcze dwa dni roboty, a potem znowu zacznie padać. Ale ciepełko. Dzisiaj miałem ważną rozmowę w sprawie starej chałupy, w sprawie książki drugiej, więc powoli do celu. Tu zostawiam swoje rzeczy, bo jutro będę kontynuował, a nie chcę tam żonie zasmrodzić. Widzimy się za sekundę. Z dalszego dnia odśnieżania. Ciąg dalszy odśnieżania. Głównie ze względu na to, że jutro przyjeżdżają goście, ale przede wszystkim widzowie, bo organizujemy weekend z Fazą. Jest to takie weekendy, gdzie wieczorem prowadzę taką pogadankę, może nazwaliby to inni stand-upem. Po prostu przyjemna rozmowa. Mam sobie 2-3 godziny po swojemu, interakcja i tak dalej, można zadawać pytania. Na drugi dzień śniadanko, potem idziemy w góry. To jest chyba największa z atrakcji całych tych. No i wieczorem ognisko. No i to trzeba wszystko odkopać ze śniegu, bo jutro przyjeżdżają, więc tyle. Ale wczoraj udało mi się odkopać drogę. Już wyjechałem autem. Dzisiaj za zadanie jako pierwsze jest odkopać Seicento. Po odkopaniu Seicento zjadę nim na dół. Tam odśnieżę, tu odśnieżę. Uporządkuję. A na sam koniec zostało mi to. To jest moje zadanie na dziś. No i udało mi się znaleźć miejsce, gdzie będę mógł trzymać Seicento na zimę. Żeby nie stało tutaj, bo to kompletnie nie ma sensu, tylko zgnije. Podziwiajcie się, jak wyciąg cały czas, dzień i noc, naśnieża. Wykorzystuje pogodę, która została zesłana na nas, prawdopodobnie przynajmniej dla tych właścicieli wyciągów z niebios. Czy tak się utrzyma? Nie wiem. Już się pytam tych najstarszych górali, ale oni twierdzą, że jeszcze nie wiedzą, czy to się utrzyma, czy nie. Ale ma być podobno śnieżna zima. Jest sytuacja, jaka jest. Przed chwilą dostałem telefon od pana kuriera z DPD, który jest tutaj. Po prostu prawda jest taka, dałem mu swój numer i powiedziałem, panie, dzwoń, nie? A ci panie, to już jesteśmy na ty, bo to chłopak w moim wieku. Bardzo w porządku gość. Wierzy mi właśnie paczka albo dwie, zależy, bo jeżeli z regaty, to bym się bardzo cieszył, bo naprawdę jestem ciekaw, co tam będzie. Akurat zacząłem się brać za robotę, o Seicento, no i już telefon, no to czekam. On tu wjedzie, bo to wiecie, chłopak z gór, więc on gdzie może tam wjedzie, nie? To się właśnie chwali, nie? Moje piękne autko, słuchajcie. Czy nie moje, ale to pięknie wypożycza mi odkryj auto. Słuchajcie, złamałem, pękła mi łopata, ale dzięki Bogu niedawno państwo z Żywca, małżeństwo mające rodzinną firmę w Żywcu, otworzyło sklep budowlany lub z takimi, może nie budowlany, tylko z takimi artykułami różnymi, typu śrubki, pupki i tym podobne. Popatrzcie w ogóle na to. Auto stoi odpalone i będzie stało. Ale jest u mnie na placu, więc niech mi ktoś nie mówi, że tak nie można, bo u siebie na placu to ja mam co można, co nie. To jest moja decyzja, co ja robię. Ale już nie będziemy o tym. Jadę kupić łopatę. Mam nadzieję, że będzie. Myślę, że oni są na tyle praktyczni, że będzie. Moi drodzy, dalej jestem w trakcie odśnieżania. No mi to idzie, a maszyna, którą wam pokazywałem wcześniej, jest nic niestety nie warta. Totalnie nic nie warta. To znaczy, na pewno opłacałoby się sprzedać. Najwyżej sprzedają za rok, ale ona sobie nie poradzi tutaj. Nie opona, tylko gąsienica, tak jak sąsiad. Więc zrobię mu obudowę, bo może jednak zmienię zdanie w przyszłości. Więc zrobię mu obudowę i najwyżej, ja ogólnie nigdy nie pokazuję rzeczy, które są więcej warte niż 100 zł, gdzie trzymam. Że mnie nikt nie okradł, ale szczerze, jak mnie ktoś z tym okradnie, to niech sobie kradnie, dupie to mam, bo szczerze, po tej kradzieży facet będzie mocno niezadowolony. No i w ten jakże prześliczny, że aż zgroza sposób powstał budynek, nowy budynek w Fazolandii,
który trzyma się na 12 wkrętach, porywach do 18, bo nie wiem dokładnie. Jest plandeka, która zasłania machinę, której i tak używać nie będę, bo ona się nie nadaje. Ale może jednak odkryję, że jednak coś w niej działa. To jest jedno. Z niej będę zrzucał sobie ładnie śnieg. Z tej strony zatkałem obrazem, którego już i tak nie chcę. I dzięki temu nie będzie bezpośrednio przy śniegu, a my będziemy mogli działać dalej. Co sądzicie? Pewnie każdy powie, Boże, ale gówno. A ja wam powiem tak. Rozbiorę to w 2 minuty. I tyle. A lepsze to niż jakby stało tylko pod plandeką, nie? I tyle. Dostałem zadanie jechać do sklepu, więc jadę do Biedronki akurat. I kilka rzeczy mi potrzeba, jakieś warzywa, tak dalej, też do mojej żony. Popatrzcie na to. Odezwałem się do firmy, bo moi goście mieli pewne produkty tej firmy i odezwałem się o współpracę. Mimo że zazwyczaj tego nie robię, to po prostu mieli tak fajne rzeczy, że stwierdziłem, że się do nich odezwę. Więc będę na dniach robił reklamę, tylko najpierw muszę te rzeczy ponosić i stwierdzić, że warto rzeczywiście reklamować, bo my nie jesteśmy tacy, że byle gówno, tylko właśnie chodzi o to, że porządne, ale już wiem, że porządne, bo widziałem te wszystkie rzeczy, więc mega. Ostatni raz w tym sezonie samochód się przejedzie. Problem jest taki, że no niestety nie mam zimówek. Nie wiem, czy powinienem to robić, ale... Mus to mus. No a jeszcze to jest to fajne, nie wiem, czy to z tej strony, z tej. Wyobraźcie sobie, że tutaj są głośniczki i można sobie słuchać muzyki, a zarazem wiedzieć, co się wokół dzieje. O, jestem, moi drodzy, gotowy, co by jechać. O co chodzi? Udało mi się, odśnieżyłem wszystko i teraz jadę zawieźć samochód w miejsce, gdzie będzie mógł przezimować. Bo ja tu nie mam miejsca i chyba z Pawłem oddamy to auto za rok na woźb. Kurde, ktoś parkował akurat pod górkę, zatrzymałem się. Wjechałem za trzecim razem, ale znowu stanąłem, ale akurat za mną sąsiad jechał, policjant i mnie po prostu popchał. Faktem jednak jest to, że ja nie jadę samochodem, tylko jadę trumną na kółkach. Tyle wam powiem. Wszystko zrobione. Dobra, biegnę do domu. O panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł. Jo. To jest ta latarka w czapce. Oh, jo.